Często się pytacie, co dajesz Ania pod oko? Czemu nie dajesz podkładu? Dziewczyny nie daje podkład. Podkład nie jest tą formułą, która będzie nam dawać oczekiwane efekty pod okiem. Pod oko dajemy korektor. I to też, dziewczyny, musi być odpowiedni odcień korektora. Nie dajemy po całości tutaj, tak? Tylko dajemy w tym kąciku, tam gdzie jest najciemniej i tutaj. To jest bardzo, bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ dając na całą tutaj tą okolicę, obciążamy za bardzo. Podkład jest za ciężki, żeby dawać w okolicę oka. Popatrzcie, ja również pędzelkiem daję ten korektor i również daję go na powiekę i to już stanowi mi bazę po odcienie. Popatrzcie, jak ładnie ten taki kolor, taki łososiowy, dziewczyny, często wybieracie takie korektory za jasne i te korektory za jasne jeszcze bardziej Wam uwidaczniają te sińce pod oczami. Dlatego też bardzo ważne jest dobranie odpowiedniego odcienia korektora. Ja Wam indywidualnie dobieram, każdy jest osobna. Często pytacie, a czemu Ania nie piszesz od razu tutaj, dziewczyny? Bo na konsultacji takiej już prywatnej, gdzie mamy na przykład na Messengerze, ja Wam wszystko indywidualnie dobieram. To nie jest tak, że ja o każdej wszystkim daję to samo. Nie. Podchodzę do każdej z Was indywidualnie i szyję na miarę Waszych potrzeb tak kosmetyki, żeby każda z Was miała swoją wymarzoną pielęgnację, swoją wymarzoną kosmetyczkę z kosmetykami kolorowymi. To jest dla mnie bardzo ważne. Chcę, żebyś o tym wiedziała, że indywidualny dobór dla każdej z Was jest bardzo ważny.